I powiem może przede wszystkim to, że ja się bardzo cieszę, że żeście do nas przyjechali. Bo cały program, a jest to już 13. edycja, pomyślany został po to, żeby tworzyć mosty między ludźmi. Po to, żeby przez bezpośrednie kontakty, przez długi pobyt, który oferujemy Państwu w Polsce, pozwolić Państwu nie tylko zrealizować swoje własne projekty artystyczne, móc rozwinąć się twórczo, nauczyć się dobrych praktyk, zobaczyć, podpatrzeć, jak robią to inni, ale przede wszystkim po to, żebyście nawiązali bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy robią to samo w Polsce i żebyście resztę swojego życia mieli w Polsce swoich przyjaciół. Wiedzieli, do kogo się możecie zwrócić o pomoc, wiedzieli, z kim możecie podjąć ciekawą współpracę, kogo będzie może warto zaprosić do Was, kiedy już zaczniecie u siebie w domu realizować ciekawe projekty artystyczne, kogo chcecie mieć za partnera z Polski. Ten bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem jest zawsze w tego rodzaju programach najistotniejszy. Ja jestem przekonana o tym, że spożytkowaliście dobrze te pół roku w Polsce i ciężką pracą staraliście się stworzyć dobry warsztat dla siebie samych na przyszłą drogę twórczą i zawodową. Ale dla nas tu w Polsce, prowadzących ten program już 13 raz, najważniejsze jest to, żebyście się pozaprzyjaźniali. Żebyście się nauczyli międzynarodowej współpracy opartej na międzyludzkich kontaktach. Bo to wydaje mi się najważniejsze. Ja sama jestem człowiekiem, który przeszedł w swoim życiu w młodości przez właśnie taki program międzynarodowej wymiany. Zostałam kiedyś, wiele lat temu, zaproszona do pracy z kolegami z innego świata, innego kraju. Uczyłam się innych zwyczajów, innych tradycji, innego sposobu myślenia. I jedno pamiętam z pobytu, że nauczyłam się odzwyczajać od stereotypowego oceniania innych narodów. Bardzo łatwo jest z dalekiej perspektywy mówić: Czesi są tacy, Rosjanie są tacy, Francuzi są tacy, tam ci jedzą żaby, ci tacy. To bardzo prosty mechanizm. Ale wtedy, kiedy poznamy konkretnych ludzi, kiedy się z nimi zaprzyjaźnimy, kiedy z nimi porozmawiamy, okazuje się, że każdy z nich jest inny, że problemy, z którymi się mierzą w swojej praktyce zawodowej, w gruncie rzeczy jest niemal identyczne jak te, które mamy sami, że ten stereotypowy świat odległy kruszy się w gruzy, bo tak naprawdę więcej nas łączy niż dzieli, a to, co nas dzieli, jest dobrym tematem do rozmów i dialogu, który prowadzi do lepszego zrozumienia. Dlatego program Gaudy Polonia wydaje mi się szczególnie ważny w naszej działalności misyjnej Ministerstwa Kultury, bo jest programem budującym mosty. I bardzo wierzę w to, że te pół roku w Polsce pozwoliło Wam na zbudowanie takich więzi międzyludzkich, które będą dla Was ważne przez resztę Waszej działalności. Dziękuję bardzo.